Dzień dobry wszystkim. Bardzo trudno jest odchodzić z relacji z osobą, którą kochaliśmy, do której byliśmy przyzwyczajeni, ale czasami nie ma innego wyjścia. I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak należy to zrobić ekologicznie w trzech sytuacjach. W sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie minusa i odchodzimy z minusa, w sytuacji, kiedy jesteśmy plusem, jak należy odejść, i jak należy odejść w sytuacji, kiedy nie chodzi o polarność osób przebywających w związku, tylko chodzi o jakiś nierozwiązany konflikt interesów, nie wiem, o jakąś taką sytuację, z którą nie możemy sobie dać rady. Na przykład, kochamy człowieka, który pije, ma z tym problem i nie chce niczego zmieniać. I mówimy mu w kółko, prosimy i sytuacja stoi w miejscu. Zresztą takie mówienie, jak mówiłam na poprzednich filmikach, jest bez sensu. Należy mówić jeden raz i później, jeśli partner nie reaguje, podejmować jakieś kroki, odchodzić. Albo zostawać, ale jeżeli zostajemy, to należy już się zamknąć i przestać wynosić mózg partnerowi. Jeśli już zostajesz, no to rozumiem, że akceptujesz człowieka takim, jakim on jest. A zostawać i cały czas się kłócić i cały czas mówić, słuchaj, ale po co pijesz, ale po co to robisz, ale przecież umawialiśmy się, ale prosiłam cię. To jest zachowanie neurotyczne i bardzo głupie. Czyli co robimy, jeśli odchodzimy w sytuacji jakiegoś takiego konfliktu, z którym nie możemy sobie poradzić? Na przykład, no albo partner pije, albo na przykład nie chce się żenić, a my chcielibyśmy już założyć rodzinę, albo partner flirtuje, albo jeszcze robi coś, z czym nie możemy się zgodzić. Tak? Ale tą sytuację omówimy na samym końcu. Na początku omówimy sytuację, kiedy jesteśmy plusem i postanowiliśmy odejść, zostawić człowieka, który nas kocha. Większość plusów popełniają ten błąd, że oni chcą wyglądać bardzo szlachetnie w swoich oczach, w oczach partnera. I mówią takie rzeczy, że zostańmy przyjaciółmi, albo nie jestem zbyt dobry dla ciebie, znajdziesz kogoś lepszego. I albo mówią, że zawsze możesz liczyć na mnie, jesteś wspaniałą osobą. I takich rzeczy mówić nie należy, dlatego że minus będzie starał się udowodnić za każdą cenę, że plus wcale nie jest zbyt dobry dla niego, tylko jest akurat w sam raz. Minus będzie miał nadzieję, będzie biegał, będzie się zahaczał jeszcze bardziej i uważam, że najlepszym, najszlachetniejszym zachowaniem plusa podczas odejścia jest powiedzenie bardzo stanowczo, bardzo zimno, że minusa się nie kocha, że nie pokocha się nigdy i że cokolwiek by minus robił, to nie ma sensu, bo plus go nie pokocha. To jest bardzo twarde zachowanie, natomiast to jest zachowanie, które pomoże człowiekowi się odhaczyć. W ten sposób powodujemy, że nasza figura, nasz obraz w polu człowieka, który nas kocha, troszeczkę blednie, nie jest taka ciepła i przyciągająca. Dlatego, że większość minusów, z którymi pracuję, oni właśnie cierpią i nie mogą się odhaczyć, wyjść z tej relacji, bo mają nadzieję. Im się wydaje, że jednak partner ich kocha, że jednak coś tam jakoś się ułoży i że jednak plus ich kocha. Nie, nie kocha i nie należy być skąpym, mówię teraz o plusach, i należy być rzeczywiście szlachetnym i szlachetność plusa polega na tym, żeby pomóc powyciągać minusowi te wszystkie zakotwiczenia, te wszystkie kotwice, które go trzymają przy plusie. Wystarczy powiedzieć człowiekowi prosto w oczy, że się go nie kocha, że się nie pokocha nigdy i że nie ma takiej opcji, cokolwiek by on zrobił. Minus poczuje ulgę, jemu będzie łatwiej po prostu się odhaczyć od plusa. I dlaczego ja uważam, że tak należy zrobić? Dlatego, że należy być ludźmi i martwić się nie o to, jak ja wyglądam w swoich oczach, czy w oczach człowieka, który mnie kocha, tylko martwić się o to, jak ten człowiek będzie żył dalej, czy on będzie cierpiał przez bardzo długo, albo mniej długo, różnie to bywa, czy on będzie odczuwał ból, czy na odwrót, ponieważ w mojej mocy leży
sprawienie tego, żeby on nie odczuwał tego bólu, ale oczywiście to się wiąże z tym, że nie będę już wyglądał takim szlachetnym w jego i swoich oczach. No i uważam, że tutaj trzeba myśleć po prostu o komforcie i dobrze minusa, a nie o tym swoim wyglądzie, dlatego że po prostu należy robić dobre uczynki, bo karma za to wynagradza. Należy po prostu zostawać w każdej sytuacji człowiekiem. I powtarzam, że szlachetne zachowanie plusa polega nie na tym, żeby robić nadzieję minusowi, go kokietować, tylko na powiedzeniu takich ostrych, stanowczych rzeczy, które pomogą minusowi się odhaczyć. A to na pewno nastąpi, jeśli plus tak powie. I uważam, że to jest właściwe. Nie delektowanie się swoim pięknym obrazem i swoim, w cudzysłowie, taką pojętą szlachetnością kosztem człowieka, który nas kocha. Niech nie kocha, przynajmniej nie będzie cierpiał. Druga sytuacja to sytuacja odejścia z pozycji minusa. I tu jest zupełnie, wszystko jest na odwrót. Tutaj, jeżeli jesteśmy minusem, powinniśmy się martwić o siebie. Nie powinniśmy się martwić plusem, bo plus przeżyje. Wartość minusa w oczach plusa jest znikoma i on sobie poradzi na pewno. I odchodząc z takich relacji, minus powinien zadbać o to, żeby zostawić plusowi swój ładny i piękny obraz. Minusy podczas trwania tej relacji z brakiem równowagi znaczenia na pewno zdążyli narozrabiać różnych rzeczy, za które nie należy siebie karcić i w ogóle należy po prostu nie mieć poczucia winy, zapomnieć i iść dalej. Ale minus odchodząc od plusa powinien postępować w sposób następujący. Powiedzieć plusowi, że się go kocha, ale się odchodzi dlatego, że nie chce się być ciężarem i nie chce się więcej go zmuszać do bycia z nim, z minusem. I że się przepraszasz za swoje głupie i nieadekwatne zachowanie i że się żałuje tego zachowania. I dlatego się odchodzi. Jeśli minus tak powie plusowi, a przy tym się zdystansuje i obniży jego wartość dla siebie, a obniżamy wartość człowieka w jaki sposób? Obniżamy wartość, znaczenie drugiej osoby dla siebie w sposób taki, że budujemy nowe relacje, nowe jakieś znajomości i pracujemy nad własnymi zasobami. Rozwijamy je, pompujemy w nich, po prostu inwestujemy jak najbardziej w siebie i w te swoje zasoby. I w ten sposób obniżamy ważność kogoś dla nas. Kogoś, kim byliśmy nieszczęśliwi, zakochani. I robiąc w ten sposób, odchodząc, mówiąc to, co powiedziałam, dystansując się, siłą rzeczy ważność minusa w oczach plusa wzrasta. On nabiera szacunku i nawet jeśli nie będzie chciał wrócić do minusa, to i tak poczuje szacunek i sympatię i poczuje trochę żalu, że tak to się skończyło. A minus na odwrót poczuje zastrzyk energii w postaci szacunku do siebie. I to jest bardzo ważne dla minusów. Dlatego powtarzam, minus powinien odchodzić z relacji w sposób taki bardzo szlachetny, zostawiając o sobie jakieś piękne wspomnienia. Większość ludzi, zdecydowana większość ludzi, podczas rozstania zachowują się zupełnie inaczej. Każdy stara się jak najwięcej nawtykać, jak najwięcej przerzucić winy na drugą stronę, jak najwięcej obrazić i dotknąć i powiedzieć, że jesteś niemożliwy, tylko ja z tobą wytrzymywałem i zabrałeś mnie tyle lat życia i zmarnowałem tyle czasu i tak dalej. I jeszcze różne inne rzeczy mówią, starają się zahaczyć i jakoś obrazić tą drugą stronę. Ludzie to robią dlatego, że samo rozstanie jest tak stresujące i wymaga tak dużej siły i tak dużo energii, że tutaj już nie do bycia szlachetnym. Szlachetność wymaga energii, a tej energii podczas rozstawania nie mamy. Podczas rozstawania myślimy o tym, jak to przetrwać, żeby nie zdechnąć po prostu. I nie stać nas na bycie szlachetnym bardzo często. I nie stać nas na wymyślanie jakichś tam strategii daleko idących.
Dlatego ludzie rozstają się właśnie w taki sposób. I nawet jeśli nas rzucają, ktoś nas rzuca, chociaż nie wolno tak mówić, należy zawsze na zewnątrz mówić, że rozstaliśmy się, a nie, że ktoś mnie rzucił, tak? Ale nieważne, to już inna sprawa, to już będzie później. Jeżeli ktoś nas poprosił z relacji, to należy odchodzić też w sposób bardzo ładny, powściągliwy i szlachetny, dlatego że już przegapiliśmy i tak ten moment, kiedy trzeba było odejść. Na pewno należało odejść dużo wcześniej i o tym świadczy chociażby to, że teraz nas już poproszono, żebyśmy odeszli. Widocznie przegapiliśmy ten moment, więc już nie ma co i trzeba po prostu bardzo ładnie to zakończyć. I teraz mamy trzeci model, tak? Trzecią sytuację, kiedy odchodzimy z relacji, w których istnieje jakiś tam konflikt, z którym nie możemy się pogodzić. Tak jak mówiłam, albo partner pije, albo nie chce się żenić, albo nie chce pracować, albo flirtuje z kimś, albo zdradza, albo jeszcze coś się dzieje. My się z tym nie godzimy i postanowiliśmy odejść. W jaki sposób, jak można to sensownie rozegrać? Oczywiście tutaj znowu nie mówimy, nie robimy żadnych wyrzutów, żadnych oskarżeń, żadnego jęczenia, żadnego błagania, żadnego wymuszania, żadnego straszenia. Te wszystkie śmieci zostawcie tam gdzieś daleko za drzwiami. I odchodząc z takiej relacji, należy powiedzieć partnerowi, że po pierwsze, że się go kocha, po drugie, że chciałoby się zostać w tych relacjach, po trzecie, że on jest najlepszą osobą na świecie, z którą bardzo by chciał się być i że mnóstwo ludzi chcieliby mieć kogoś takiego u swojego boku. I że jest się słabą osobą po prostu i ma się brzydki charakter. I dlatego się odchodzi z tych relacji, że inna osoba będąc z tobą na pewno nie czepiałaby się tak jak ja. I na pewno akceptowałaby ciebie takim, jaki jesteś. A ja nie mogę, bo siłą rzeczy mam wredny charakter po prostu. Jestem taką, ty jesteś artystą, a jestem taką prostą babą, która jest przyzwyczajona, że facet powinien zarobić na rodzinę. I mam taki wredny charakter i dlatego odchodzę. Nie chcę, żebyś więcej cierpiał ze mną. Nie chcę uprzykrzać jakoś w jakiś sposób ci życie. Jakbyś był z inną osobą, jej by to nie przeszkadzało na pewno. To na przykład, że lubisz wypić. Albo może jakbyś był z inną osobą, nawet nie musiałbyś pić. Inaczej, dostosowujecie to do sytuacji. I jest tylko jeden warunek. Te słowa, one nie mogą być wyuczone. One nie mogą zostać wypowiedziane szablonowo. One muszą być przemyślane przez was. Musicie się z tym zgadzać w 100%. I musicie, no one muszą płynąć z głębi waszego serca. Jeżeli tak nie myślicie o sobie, jeżeli myślicie, że jesteście królową, księżniczką, a to jest w ogóle śmieć, który pije i w ogóle i tam was zdradza, to nic nie wyjdzie z tego, nie uda się tego powiedzieć tak, jak należy. Ale jeżeli rzeczywiście myślicie o tym, że każdy człowiek ma swoją indywidualność i że wcale nie jesteście jakimś cudem świata, i że macie też swoje wady i między innymi to są te wady, że nie możecie zaakceptować czyjejś indywidualności, to jest szansa, że rozegracie to tak, jak należałoby to zrobić. I tu jest jeszcze jedno ale. Po pierwsze, to nie może być blefowaniem. Nigdy nie straszcie, nie manipulujcie odejściem i nigdy nie załatwiajcie, nie próbujcie załatwiać jakiejś tam sytuacji próbą odejścia. Należy to załatwiać w inny sposób, ale oczywiście, jeśli się nie da w inny, to należy odchodzić. Tak, to się zgadza. Tylko, że nie może być to blefowanie. Jeśli odchodzicie, musicie zdawać sobie sprawę, że ponosicie całą odpowiedzialność za to,
że przykładacie odpowiedzialność za związek w ręce waszego partnera, że jeśli on się nie zgodzi na zmianę warunków, to już nie będzie powrotów, to stracicie wszystko. Nie wolno odchodzić i później wracać, jeśli nie nastąpiła zmiana sytuacji. Tak? Z tego musicie zdawać sobie sprawę. Dlatego to musi być bardzo przemyślana decyzja. Partner musi wiedzieć, że postawiliście na kartę wszystko, że nie blefujecie. I wtedy jest szansa, że on przemyśli to sobie i będzie chciał waszego powrotu. I wtedy sytuacja się zmieni. Jeżeli sytuacja po waszym odejściu się nie zmieni, to nie ma czego żałować. To dobrze zrobiliście, że odeszliście, tak czy inaczej. Tak czy inaczej jest to dobre. Dlatego, że ona by się nie zmieniła. I to by było po prostu takie piekło, taka relacja neurotyczna. Neurotyczna relacja to sytuacja, w której są dwie osoby, które są niezadowoleni i cały czas się szarpią. I to jest absolutnie bezsensowne. Nigdy nie wolno blefować, tak jak mówię, i sytuacja odejścia, próba odejścia powinna być krajnością, ostatecznością po prostu, tak? Dlatego, że coś takiego człowiek zapamięta, człowiek, którego zostawiliście, na pewno będzie pamiętał i na pewno kiedyś to odda. To jest taki ból i takie cierpienie, że na pewno się to gdzieś tam, on się zaczai, ale kiedyś to odda, on będzie pamiętał tym. Także nie wolno bawić się w takie rzeczy bez rzeczywistej jakiejś tam konieczności. Co można dodać? No to, że proszę pamiętać o tym, że te wszystkie trzy sytuacje się różnią, inaczej odchodzimy ze stanu, z pozycji plusa, z pozycji minusa i tylko w ostateczności korzystamy z możliwości odejścia sytuacji z jakimś niezałatwionym konfliktem. Jeśli odchodzimy kłócąc się, wyzywając, oskarżając drugą osobę, to człowiek, który zostaje zostawiony, on będzie się długo gniewał, złościł, opowiadał znajomym, jacy byliście nie w porządku. I później, po jakimś czasie, nawet jeśli zacznie tęsknić, on przypomni sobie o tym, jak to wszystko wyglądało i pomyśli, że nie ma sensu do tego wracać. I co innego będzie, jeśli zostawicie osobie, od której odchodzicie, swój piękny obraz. Tak? Ja powiem więcej, że większość osób, które zostały zostawione w tak ładny sposób, w tak naprawdę szlachetny sposób, kiedy minus odchodzi, mówiąc, że kocha, ale że nie chce być natrętnej i nie chce więcej męczyć go swoim nieadekwatnym zachowaniem, to większość takich zostawionych plusów otwierają swój gestalt na wiele, wiele lat. I bardzo trudno kogoś wyciągnąć z takiego gestaltu. Kogoś, kto został zostawiony w taki bardzo szlachetny sposób. Kiedy człowiek odchodzi godnie, ładnie, na jakimś poziomie, to osoba, która zostaje, boryka się ze swoim gestaltem przez bardzo długi okres czasu. Także życzę wszystkim udanych, szczęśliwych relacji, żeby nie było sensu i konieczności udawania się do prób odejścia, żeby nie było takich powodów i żeby wszystkie Państwa relacje były jakieś takie przemyślane, szczęśliwe i ciepłe i na pewno wzajemne. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa!